marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, jednym z problemów, który stanął przed stroną polską do rozwiązania, to był tak zwany problem transportowy, podatku transportowego, tak ogromnie istotny dla wielu firm transportowych. Nie mówił pan o tym, bo i nie było o czym mówić, problem nie został korzystnie dla Polski rozwiązany, a skutki były bardzo poważne. Moje pytanie dotyczy konsekwencji tego wprowadzonego nowego prawa. Ile, tak precyzyjnie, ile firm polskich transportowych zbankrutowało, ile musiało znakomicie ograniczyć działalność i wreszcie. Jeszcze trudniejsze pytanie, szczególnie właśnie w czasie pandemii, jak wielu kierowców po prostu straciło pracę. Będę wdzięczna za odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.